Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Z tej strony Blanka. Zajmuję się stylizacją, analizą kolorystyczną i pomagam kobietom w budowaniu przemyślanej, rozsądnej garderoby. A tutaj dzielę się z Wami moimi trikami. Dzisiaj mały przerywnik od filmów takich modowych. Chciałam za to podzielić się z Wami moimi ulubionymi akcesoriami modowymi, czy takimi gadżetami, które po prostu przydają się dziewczynom, które lubią modę, lubią ubrania. To jest taka trochę, można powiedzieć, czasem apteczka ratunkowa, więc jeżeli jesteście ciekawi, jakie to akcesoria, do czego one się przydają, to zapraszam Was dzisiaj do oglądania. Pierwsza rzecz to jest takie akcesorium dla miłośniczek pasków. Tak, to jest to narzędzie tortur, które to jest dziurkacz do skóry. Czyli jeżeli nosicie skórzane paski i Wasz obwód talii w ciągu roku czasem się zmienia i czasami ten pasek musi być węższy, czasem szerszy, albo też nosicie na różnych ubraniach i na przykład na zewnątrz potrzebujecie dodatkowych dziurek, jeżeli zakładacie na marynarkę lub na płaszcz na przykład pasek, a jeżeli nosicie w spodniach, no to nie wiem, musi być węższy, to takie akcesorium jest idealne. Nie trzeba tutaj dużo siły, nawet ja, która siły nie mam w ogóle, mogę zrobić taką dziurkę. One wychodzą okrągłe, estetyczne i wyglądają naprawdę lepiej niż robimy to, no ja do tej pory robiłam na przykład nożyczkami albo śrubokrętem, różne były metody, natomiast to mega ułatwia życie, bo oczywiście do kaletnika nigdy nie było mi po drodze, zresztą to jest tylko pasek, zaraz chcemy się nim cieszyć od razu, a nie tam czekać, aż ktoś nam coś dorobi, jakąś dziurkę, więc zawsze wolę robić takie rzeczy sama i to mi bardzo ułatwia życie. Można dopasować sobie szerokość takiej dziurki, zrobić dziurkę, a później usunąć ten nadmiar materiału, który pozostał. Także bardzo fajna rzecz. Ja to coś kupiłam w Castoramie. Dałam za to 50 zł i uważam, że jest bardzo, bardzo przydatne. Druga rzecz, która jest bardzo przydatna, to jest taka taśma do podklejania materiału i zaprasowywania czy przyklejania materiału na gorąco. Kiedy na przykład chcecie podwinąć spodnie i nie macie czasu, żeby pójść do krawcowej, kupiłyście coś na ostatnią chwilę i jutro macie imprezę i trzeba spodnie na przykład skrócić, to jest genialne rozwiązanie, bo wystarczy obciąć spodnie, zaprasować sobie, podwinąć na taką długość jak chcemy, włożyć pomiędzy dwa materiały tę taśmę i przeprasować żelazkiem materiał od zewnątrz i ona po prostu się jakby zgrzewa dwa materiały ze sobą. To może nie jest rozwiązanie takie długoterminowe, bo ona po iluś tam praniach trochę się wykrusza i może się odrywać. Natomiast tak na szybko, kiedy potrzebujecie takiego ratunku, pogotowia, to jest genialne rozwiązanie. Kupicie to w każdej pasmanterii, to kosztuje około złotówki za metr i bardzo, bardzo się przydaje dla wszystkie dziewczyny, które podwijają spodnie i robią to u krawcowej, to jest takie na szybko rozwiązanie, które po prostu ułatwia życie, więc gorąco Wam polecam, jeżeli jeszcze tego nie znałyście. Kolejny gadżet to jest dwustronna taśma do ciała i materiałów. Ja mam akurat markę Bilbette i mam 3 cm, ale myślę, że taka 2-centymetrowa byłaby również przydatna. To wszystko oczywiście zależy, jaki macie gruby materiał, jaki nosicie rozmiar, bo może czasem potrzebujecie taką grubszą taśmę. W moim przypadku akurat sprawdziłaby się, myślę, ta 2-centymetrowa. I ja ją stosuję na przykład do tej sukienki z More Moi z głębokim dekoltem, do której nie zakładam biustonosza. I jak się pochylę, to mam takie wrażenie, znaczy takie poczucie, że za chwilę wszystko będzie widać, bo jednak mój biust jest mniejszy, więc on jakby nie wypełnia tak tych miseczek przy pochyleniu, więc lubię sobie zabezpieczyć tę granicę między ciałem a materiałem
po prostu taką taśmą. Wtedy czuję się tak zabezpieczona i że mogę się swobodnie poruszać i nic mi nie będzie widać. Jeżeli Wy też lubicie nosić głębokie dekolty albo macie jakieś powycinane sukienki i na przykład nie zakładacie biustonosza albo jakiś taki wycięty biustonosz mocno, to to jest świetne rozwiązanie, bo po prostu Wam wszystko przytrzyma na miejscu i nie będzie żadnych przykrych niespodzianek. Kolejne dwie świetne rzeczy, z którymi bardzo się polubiłam, to jeśli nie lubicie nosić biustonosza i staracie się z niego zrezygnować, bo jest dla Was na przykład niewygodny, to pierwszym takim gadżetem są nakładki samonośne na brodawki. Te akurat mam z Intimissimi. I o ile mam taki grubszy materiał, to one sprawdzają się bardzo fajnie, bo jak materiał jest cieńszy, to mam takie wrażenie, że jednak widać tę granicę pomiędzy tą nakładką a ciałem. Widać, że coś tam jest przyklejone. Może to dlatego, że one są silikonowe i mają troszeczkę takiej struktury, są delikatnie grubsze. Jeżeli miałyście takie cieńsze, to dajcie mi znać, czy one właśnie tworzą taki bardziej płaski efekt, który jest niewidoczny pod ubraniem. W każdym razie, jeżeli mam grubszy materiał, to się świetnie sprawdza i nie muszę mieć tego okropnego pasa od biustonosza na plecach, co jest po prostu świetne. Ale one nie dodają takiego kształtu ładnego, który zawsze daje biustonosz. Więc dla małego biustu może, no są w porządku, ale jeżeli chcę, żeby ten mój biust był trochę bardziej okrągły i troszkę większy, to mam drugą rzecz. Też słuchajcie z Intimissimi. I to już jest biustonosz. To trochę wygląda jak sztuczny biust. To też jest biustonosz samonośny, przyklejany, taki silikonowy. I on już ma trochę więcej struktury, jest nieco grubszy, więc biust wygląda tak kształtniej. Ale znowu nie musimy nic mieć, żadnych ramionczek, nic z tyłu, więc to jest świetna sprawa. Trzyma się bardzo dobrze. No chyba, że macie bardzo duży biust, to myślę, że to nie będzie dobre rozwiązanie. Myślę, że wtedy lepsze będą takie taśmy zakładane po prostu tutaj do góry, które podciągamy czy naklejamy wyżej. One wtedy mają, jakby mocniej się trzymają. No i to rozwiązanie zakładam wtedy, kiedy mam cieńsze bluzki, kiedy chcę, żeby biust był nieco bardziej kształtny, ale nie chcę mieć nic na plecach, nie chcę nosić biustonosza takiego tradycyjnego, to jest po prostu świetne. Również do różnych sukienek powycinanych to będzie świetne rozwiązanie, jeżeli macie odkryte plecy, a ja mam w tym roku dwie takie sukienki z odkrytymi plecami, to po prostu jest świetne, świetne rozwiązanie i gorąco Wam polecam. Teraz coś dla miłośniczek białych sneakersów, białych Adidasów. Jeżeli lubicie to, aby one zawsze wyglądały tak świeżo, to mam coś dla Was i jest to taka biała, kremowa pasta do butów. Tutaj chodzi w niej o to, że ona ma mocny pigment i kiedy nałożymy tę pastę na buty, to ona bardzo fajnie przykrywa wszystkie jakieś zabrudzenia drobne, których już nie jesteście w stanie domyć, doszorować. Tak jakby odświeża kolor, więc to jest świetna sprawa. Nawet można ją nałożyć na tę gumową podeszwę i też świetnie wszystko przykryje. Także, no wiecie, białe buty mają to do siebie, że one nigdy nie będą super, super tak jak po... No bo jednak są po prostu używane i co tu się oszukiwać. I taka pasta naprawdę ratuje życie. Ja mam akurat z Deichmanna, ale myślę, że marka Deichmann nie ma jakiejś wyłączności na taki rodzaj pasty. Pewnie milion innych marek też ma fajne białe pasty, więc możecie szukać też z innych firm. Ja uważam, że naprawdę jest dobrej jakości i przede wszystkim podoba mi się to, że nie jest taka leista, lejąca, tylko jest gęsta, kremowa.
I to sprawia, że ten pigment po prostu jest gęsty i ładnie przykrywa wszystkie zabrudzenia. Jak jesteśmy przy temacie obuwia, to coś dla dziewczyn z bolącymi stopami. Ja mam tutaj takie wkładki Memory, które po pierwsze, że są grubsze, mają taką miękką piankę w środku, która też zapamiętuje kształt naszej stopy i odciąża więzadła i ścięgna, i tak jakby lepiej rozkłada ten ciężar, po prostu ten ucisk na stopę. To jest też marka Deichmann i one kosztowały 20 zł. Jeżeli macie jakieś bardziej profesjonalne wkładki, to oczywiście piszcie w komentarzach, polecajcie, ale te na ten moment sprawdzają mi się dobrze. One na pewno nie nadają się do odkrytego obuwia. Po pierwsze, że są czarne, no i są też jakby całościowe. Nie są przeźroczyste, więc są mocno widoczne. W każdym razie, jeżeli pracujecie na stojąco, tak jak ja, czyli właśnie kiedy, nie wiem, maluję klientki, kiedy robię analizy kolorystyczne, to wkładam właśnie sobie te wkładki do butów i od razu jest lżej, wygodniej, stopy mniej bolą. Także coś bardzo praktycznego i przydatnego. Myślę, że też dla dziewczyn, które noszą obcasy i czują takie obciążenie, to będzie fajna rzecz. I ostatnie teraz trzy akcesoria, które wydają mi się może trochę bardziej oklepane, że już wszyscy to znają, ale mimo wszystko jeszcze o nich przypomnę. To jest golarka do swetrów. Latem ona sprawdza mi się w ogóle do wszystkich ubrań, dlatego że na przykład kiedy noszę koszyk, to on potrafi trochę drapać ubrania i tak je kulkować, więc golarka musi zawsze być. Ja mam akurat marki Philips, ale ona jest na baterię i uważam, że fajniejsza byłaby taka na prąd, bo jednak jeżeli mamy dużą powierzchnię do ogolenia, to trzeba mieć pod ręką lepiej akumulatorki, no bo po prostu te baterie szybko się wyczerpują, więc na prąd byłaby fajniejsza, ale wtedy, kiedy kupowałam, to była tylko taka dostępna w sklepie. Nie było w sumie żadnej innej opcji, z żadnej innej firmy. Teraz wiem, że już jest więcej, więc gdybym potrzebowała, to bym pewnie właśnie wybrała taką na prąd, z nadzieją, że ta jej moc byłaby cały czas taka sama, bez względu na długość użytkowania. Kolejna rzecz, którą już znacie, to jest taki spray, który tworzy hydrofobową warstwę na butach oraz ubraniach. Latem na deszczowe dni uważam, że to jest świetna rzecz, tylko to trzeba nakładać wcześniej, jakieś 48 godzin minimum przed wyjściem na zewnątrz, żeby ona tak się fajnie utrwaliła. Nadaje się również na torebki. Wiecie, że na torebkach, jak się takich skórzanych, jak się zmoczą, potrafią zostawać czasem ślady, jeżeli torebka jest jasna, bo może na ciemnych tak tego nie będzie widać, ale kto nosi jasne torebki, to wie, że one też się brudzą, a przy takim sprayu, takiej warstwie, one jednak są ochronione i po prostu mniej się brudzą i też się nie moczą, prawda? Bo tutaj jednak jakby ta woda spływa po nich, po materiale, więc super, super rzecz. I ostatnia rzecz to jest moja parownica, znaczy no w ogóle parownica. To jest coś dla wszystkich dziewczyn, które nie lubią prasowania, które prasują przed wyjściem. Ja właśnie tak robię, że prasuję ubrania przed ich założeniem. Parownica sprawdza się głównie do delikatnych ubrań, do takich lejących, na przykład do wiskozy, do bawełny takiej cieńszej. Na pewno nie sprawdza się do poliestru czy do grubego lnu, bo delikatny len fajnie też wyprasuje. No i jak dla mnie super rzecz, szybka, łatwa, nie trzeba rozkładać deski do prasowania, więc dla mnie jest świetna. Ja robiłam cały film na temat akurat tej parownicy,
Jeżeli jesteście ciekawe, to podlinkuję Wam w opisie. To nie jest też rzecz, która pozwoli Wam jakby zrezygnować w 100% z żelazka, bo tak jak mówię, no na przykład lniane rzeczy potrzebują jednak trochę więcej mocy niż taka delikatna parownica. Pisałyście mi też, że to nie jest jakby dla niektórych najlepszy sprzęt. Ja nigdy nie miałam innych i to jest moja pierwsza parownica w życiu i uważam, że znaczy dla mnie jest w porządku. Być może gdybym miała porównanie z innymi, to faktycznie ta wypadłaby słabo. Ale jakby nie chodzi mi tutaj o markę, tylko chodzi mi o sam produkt. To były już wszystkie akcesoria. Mam nadzieję, że znalazłyście tutaj coś, czego wcześniej nie znałyście, co okaże się dla Was użyteczne i przydatne. Jeśli tak, to dajcie mi łapkę w górę. Będzie mi bardzo miło. Zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. I do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!